W dzisiejszym filmie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego zobaczymy dramatyczną konfrontację, gdy skazany na porażkę polityk zaorał komisję śledczą. W oczywistej sytuacji braku kompetencji obecnej komisji wydaje się, że nieunikniona jest konieczność powołania kolejnej komisji śledczej, która będzie miała za zadanie odkryć, kto dokładnie stoi za tą wyjątkową farsą polityczną. Ale przecież to tylko kolejny dzień w uśmiechniętej Polsce. W międzyczasie dowiemy się, że koalicja rządząca ma poważny problem, gdyż jeden z koalicjantów zaczyna niszczyć resztę, co wskazuje na rosnące wewnętrzne napięcia, a być może jest początkiem końca. Zaczynamy. Komisja poprosiła świadka o złożenie przyrzeczenia. Co stało się potem? Zobaczcie sami. Proszę Państwa, ja jeszcze raz powtarzam. Jeżeli komisja jest gotowa przyjąć moje przyrzeczenie bez tego, że mówię wszystko, to je złożę, ale jeżeli z tym, to go nie złożę, bo nie mogę, bo jest to oczywiste złamanie prawa i tylko brak elementarnych kompetencji powoduje tego. Ja jestem gotów tutaj złożyć zeznania. Bardzo dziękujemy w takim razie, panie prezesie. Bardzo proszę, zgodnie z treścią artykułu 11d ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej nastąpi w tej chwili odebranie od pana przyrzeczenia. Proszę o powstanie. Ale jeszcze raz pani powtarzam, że ja złożę przyrzeczenie, ale z pominięciem tego fragmentu. Świadomy, nie proszę, przysięgam. Rozumiem, że... Nie przyrzekam tego, że powiem wszystko, co wiem, bądź po prostu bez pozwolenia ze strony premiera nie mogę tego zrobić. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Tego nie mogę powiedzieć z tego względu, o którym już tutaj mówię. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę o zabranie miejsc. Jarosław Kaczyński, powołując się na klauzulę tajności zgodnie z artykułem 5, ustęp 2 ustawy o informacjach niejawnych, poinformował, że nie złoży pełnego przyrzeczenia. Jest to procedura stosowana w przypadku informacji, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji odmówił złożenia przyrzeczenia w treści, której wchodziłoby powiedzenie wszystkiego, co jest w jego wiedzy. Jednakże prawnie nie powinno być możliwe rozpoczęcie przesłuchania świadka z powodu zamieszania lub braku wiedzy przewodniczącej komisji. Pomimo to przewodnicząca kontynuowała przesłuchanie, co nie miało mocy prawnej, ponieważ przyrzeczenie zostało złożone w sposób błędny. Sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana, rzucając cień wątpliwości na proces śledczy. Po przejściu do dalszych czynności, jedyne zastrzeżenia co do tej procedury złożył poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Poddał on w wątpliwość, czy w tej sytuacji można przesłuchiwać świadka. Już na samym początku poinformował, że w dokumentach otrzymanych przez komisję nie ma żadnego dokumentu adresowanego do Kaczyńskiego, ani żadnego dokumentu, który potwierdziłby, że Kaczyński miał cokolwiek wspólnego z systemem do inwigilacji Pegasus. To stawiało pod znakiem zapytania sens dalszego postępowania i rzuciło nowe światło na całą sprawę. Pani przewodnicząca, proszę, mam wniosek formalny. Czy możemy uzyskać opinię prawną kogoś pracującego dla komisji? Czy możemy procedować przy tak niepełnie złożonej przysiędze? Moim zdaniem nie. I sytuacja, w której pan prezes poseł Kaczyński w części swobodna wypowiedź chciałby powiedzieć o tych mało istotnych, biorąc pod uwagę całość, elementach swojej wiedzy, jest też czymś, co powinien mieć możliwość zrobić. Jesteśmy w sytuacji, w której kontynuowanie tego spotkania będzie bardzo mocno wątpliwe od strony prawnej.
i narazili Wysoką Komisję na śmieszność. To, co powiedział pan poseł Zembaczyński, że on chce zadawać pytania o wiedzę gazetową, publiczną, jest zasadne, bo po przeczytaniu wszystkich dokumentów, które dostaliśmy komisja, nie było żadnego dokumentu, w którym byłoby nazwisko Kaczyński, który wytworzył, podpisałby Kaczyński, który byłby kierowany na Kaczyńskiego, albo w którym Kaczyński byłby wskazany jako osoba, która ma go przeczytać. W tej sytuacji my nie mamy podstawowych dokumentów i ta kolejność doboru świadków, gdy zaczynamy od wieloryba z powodów politycznych, politycznego wieloryba, bo są wybory i jest takie zapotrzebowanie, jest moim zdaniem słabe, ale jeżeli przy okazji chce ktoś łamać prawo, to jest tym bardziej słabe. Ja mogłem uzupełnić, pani zrozumiała pytanie, bo ja nie pytam panią, czy jest taki wniosek formalny, czy występowała pani, tak jak zresztą na pewno państwo słyszeli, pan prezes zwrócił uwagę na artykuł 11 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej w związku z artykułem 179 Kodeksu Postępowania Karnego. W tym wypadku naczelny organ administracji rządowej, pan premier musiałby zwolnić, więc jakby no pytam panią, czy taki fakt ma miejsce? Jeżeli pan prezes, pan świadek... Pani dalej nie rozumie, ale rozumiem. Poddaję się w takim razie, nie jestem w stanie pani tego wytłumaczyć, może po komisji. Posiedzenie komisji w trybie... Wniosek formalny, pani przewodnicząca. Czyli pani się nie zwracała? Wniosek formalny, jeżeli... Nie zwracała się pani. Bardzo proszę. Panie pośle, ja nie miałam obowiązków. Ja nie pytam, czy pani miała obowiązek, czy nie, tylko czy pani się zwracała, czy nie. Bardzo panią proszę, wniosek formalny, bardzo ważny wniosek formalny. Nie ma takiego... Czekajmy, naprawdę... zgodą, jeżeli chodzi o premiera. Także bardzo proszę dalej pozwolić mi... Za chwilę usłyszycie najsłynniejszą historię o naleśnikach w polskiej polityce. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisja, proszę świadka. Świadek ewidentnie uchylił się od złożenia roty ślubowania. Po pierwsze, może to wynikać również z założenia, że nie chce przekazać prawdy, skoro skłamał na wstępie i oto Janusz Kowalski przegrał ze mną proces wyborczy i pan też przegra proces. To na marginesie. Jest to nieprawda, dlatego mam wątpliwości, że świadek będzie mówił prawdę. Żądam w całości ślubowania od strony świadka, ewentualnie opinii naleśniki... ze strony doradców. Tak, oto przegrał Janusz Kowalski. Ale on serem czy z szynką był? Te naleśniki pani pisze, bo strasznie boli tutaj posła Zembaczyńskiego. Pani przewodnicząca... Bardzo proszę, ale panowie, naprawdę nie róbcie szopki. Dwie rzeczy. Po pierwsze, my nie jesteśmy przed sądem, więc ja bym prosił o używanie form, które są stosowane w Sejmie. Państwo ich używają, pan nie. Ma pan jest znany z pewnych rzeczy. Ma pan napisane świadek na karcie, może nie zauważył. Proszę nie przerywać. Proszę. Bardzo proszę. To jest pierwsza sprawa. No wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to naprawdę... dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Nie, to tylko absolwent. Bardzo proszę. Szanowni państwo, padł... Następnie rozpoczęło się show byłego premiera, który doskonale bawił się podczas przesłuchania. Komisja do sprawy Pegasusa miała pogrążyć PiS oraz prezesa Kaczyńskiego, jednak ten pokonał konkurentów politycznych ich własną bronią. Odpowiadając na ich pytania, pogrążał ich i ośmieszał za każdym razem. Jego sprytne riposty i szybkie reakcje przynosiły mu przewagę, przesuwając uwagę z pierwotnego celu komisji. Atmosfera w sali zaczęła się zmieniać, a efektywność przesłuchania była kwestionowana przez obserwatorów. Były premier wykorzystywał każdą okazję, by przekształcić to przesłuchanie w swoje osobiste show polityczne, zyskując coraz większe poparcie wśród swoich zwolenników. Ja odpowiem panu na to pytanie. Proszę powiedzieć, kto panu powiedział. No to może sobie pan prosić. Nie, proszę powiedzieć, nie, tylko prawdę proszę. Jakbyśmy kupili od kogoś innego, to nie moglibyśmy mieć takich podejrzeń? Czy pan jest antysemitą? Nie, tutaj świadkowi się role pomyliły. Ale pan jest antysemitą. Nie, no świadkowi się role pomyliły, to ja zadaję pytanie, a świadek odpowiada. A więc ja odpowiadam, że pan jest antysemitą. Uwagi na szacunek dla ofiar, proszę, by pan się powstrzymał po prostu od rechotu. O nic więcej pana nie proszę i niczego więcej się nie spodziewam. I teraz zadam kolejne pytanie. Ale przepraszam bardzo, ale na jakiej podstawie tutaj mówię o jakimś, czy właściwie członek mówi o jakimś rechocie? Na podstawie pana roześmianej twarzy, którą pan teraz prezentuje, no co to ma być? Pani przewodnicząca, tak się pan świetnie bawi. Ale ja ponownie... Poseł Zembaczyński zamiast zwracać się do byłego premiera per panie pośle, zwracał się per panie świadku. Na to były premier odpowiedział, nazywając go panem członkiem. A po drugie,
pan ma na samochodzie 8 gwiazdek, to po pierwsze oznacza no, niebywały wręcz deficyt kulturowy, a ja jestem znany z tego, że ludzie o takim deficycie kulturowym bardzo nie lubią, więc vice versa. Pan pewnie mnie też nie lubi, pan członek. Jarosław Kaczyński podczas przesłuchania wspomniał również o swojej bogatej kolekcji lektur. Ja oczywiście nie mam żadnych tajnych dokumentów, którymi się mogę posługiwać w domu, a w tej chwili w ogóle nie mam dostępu do żadnych tajnych dokumentów. To po pierwsze, a co do lektur, to nie jest przedmiotem pracy tej komisji, ale one ostatnio na skutek różnych nowo nawiązanych znajomości z interesującymi ludźmi obracają się wokół filozofii starożytnej, a w szczególności Arystotelesa, a także elementów związanych z ezoterycznymi elementami jego twórczości. Także jeżeli państwo rozumieją, o co chodzi, to dobrze, jak nie, to też dobrze. Widziałem tam pana Zembaczyńskiego w masce, która przypominała maskę gazową, więc jeżeli chodzi o poziom lęku, a przy tym ja byłem po 70, a o ile mi wiadomo, to członek komisji jest nieporównanie młodszy niż ja, więc krótko mówiąc, poziom lęku był na pewno nieporównanie większy u pana niż u mnie. Dobrze, panie prezesie. Cały dygocy na pana wniosku formalnego, panie prezesie. Ale ja jeszcze nie skończyłem. No to proszę składać wniosek, ale to pozwala sądzić, że pan ma jakiś uraz głęboki. No i w związku z tym no nie może być tutaj obiektywny. A po drugie, pan ma na samochodzie 8 gwiazdek. To po pierwsze oznacza no niebywały wręcz deficyt kulturowy. A ja jestem znany z tego, że ludzie o takim deficycie kulturowym bardzo nie lubią, więc vice versa. Pan pewnie mnie też nie lubi, pan członek. I w związku z tym sądzę, że udział tutaj w tym przesłuchaniu byłby jednak złamaniem prawa takim bardzo radykalnym. I nawet jeżeli komisja przegłosuje inaczej, to jednak i tak będziemy mieli do czynienia z tego rodzaju faktem. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego można uznać za farsę polityczną oraz cyrk, które odzwierciedla wiele zjawisk charakterystycznych dla współczesnej sceny politycznej. Warto zauważyć, że uposażenie poselskie dla członków komisji jest większe o 20% podczas prowadzenia tego przedsięwzięcia. Wszelkie działania komisji śledczej, w tym przesłuchanie, wydają się być wykorzystywane przez partie polityczne jako narzędzie manipulacji publicznością oraz pozyskania politycznych punktów. Komisje śledcze zazwyczaj nie mają realnego wpływu na cele polityczne, a ich działania mogą być ukierunkowane na zakrycie prawdziwych problemów, takich jak protesty rolników czy inne ważne kwestie społeczne. Przesłuchanie Kaczyńskiego stało się więc jedynie kolejnym elementem tego teatru politycznego, mającego niewiele wspólnego z rzeczywistym dochodzeniem do prawdy czy rozwiązywaniem istotnych problemów społecznych. Na koniec przejdźmy do poważnego zgrzytu w koalicji rządzącej. Przewodniczącej Lewicy Anny Marii Żukowskiej, która pierwszy raz przeciwstawiła się współkoalicjantowi, uderzyła w marszałka Sejmu, Szymona Hołownię, twierdząc, że specjalnie wstrzymuje procedowanie ustaw o aborcji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Panie Marszałku, szafuje pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał pan pana Marszałka Czarzastego, który mówił o tym, że mrozi pan, że nie, blokuje pan, że nie dopuszcza pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Podobno w tych szufladach, w tym biurku nie ma żadnych schowanych projektów. A właśnie pan to robi. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę. A to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory. Kolejne wybory. Po pierwszej turze, panie marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie.
Potem będą wybory prezydenckie, a następnie będą wybory parlamentarne. Dla was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Dziękuję bardzo. A ta błyskawica, pani marszałku, będzie wymierzona w pan. Dobrze. Przyjąłem to do wiadomości.